Ej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony LLBK, a dzisiaj znajdujemy się ponownie The Outer Worlds. I moi drodzy, idziemy do Huxley, zgodnie z tym, co obiecałem w poprzednim odcinku. Ah, hello! Good to see you again. Wróciłaś! Damn right! Ain't nothing in the wilderness can stop me, except being locked up. Jak się trzymasz? Well, on the way back, I twisted something in my leg, foot area. Where does my foot end and my leg begin? Wherever that is, it hurts. So, no runs for me for a little while. Time to kick back and relax. Byle bez skakania. Huh? Why? Ze względu na nogę? Oh, ha! You're funny. Skąd ta kontuzja? I did a dumb thing. I was trying to get away from a terror ray. Usually, you can just get away from their nest and they'll stop following you. But this one was really persistent. Chased me for, I don't know, forever. Scratched me up back good. I barely got away. Then I tripped over a void damn rock. A rock! Not even a slippery one. Kiedy znów będziesz na chodzie? Till it stops hurting, I guess. Zora says I'll be fine in a month or so. Za długo. Długo jak na jedynego gońca, którym chyba został teraz, tak? Bo chyba nie mają innego. Chyba, że tego chłopaka nowego właśnie tutaj będą chcieli szkolić. Zakładają, że on nie wróci do domu. Właśnie, jest Tucker. To właśnie o niego nam chodziło. Sobie tak tylko zobaczę wszystko. Można jak w terminal. Terminal przekierowujący bursztynowych wyżyn. Huxley, nie ruszaj tej maszyny. Wiem, że na twoim terminalu nie ma już miejsca, a jeśli mi zepsujesz też ten, wszystko się tu wykopyrtnie. Pozostali, o ile wiecie, zrobicie, odhaczajcie zlecenia, kiedy tylko możecie. Zora. Przejrzyj zlecenia. Dachu leci para. Opis. Rury na moim budynku długo nie pociągną. Para z nich uchodzi. Ktoś to powinien naprawić, zanim eksplodują, albo para kogoś poparzy. Milton Air. Zdalnie przekieruj wodę. Proszę bardzo. Wyładowanie elektryczne w barze. Bronson V. Zdaje się, że pszczury pogryzły przewody z boku baru. Cały czas robią się tam teraz wyładowania. To stalnie odłącz zasilanie bocznych paneli baru. Proszę bardzo. Brak wieści z raptowiska. Od Zora B. Raptowisko od dłuższego czasu się nie odzywa. Milton nam poszedł, ale przepadł. Ktoś musi sprawdzić, co się dzieje. To za chwilkę zrobimy. Drogi pamiętniku. Od Huxley jest. Aha, cześć Zora. Wykombinowałam, jak dodawać zlecenia. O jest. Drogi pamiętniku, wypchaj się, Hux. O jest. Dobra, zaraz hakowanie ogarniemy. Dom lekarza, drzwi zablokowane. Drzwi do domu lekarza nad punktem medycyny zacięły się i są całkowicie zablokowane. Czy ktoś może jakoś je otworzyć? Uruchom przełączanie dźwigni w drzwiach na odległość. Okej. Okay. Wyjdziemy stąd. Teraz hakowanie to powinno być... No, obniża hakowanie. No, chyba nie powinno obniżać hakowania. Chwilkę. Elitarny pancerz wojskowy, czyli to nam jednak obniży, tak? Tak. To wygląda. Tylko dlatego chyba, że jest ciężki czy coś. Tak zakładam, bo tutaj jak widzicie nie ma innych minusów od niego. Czekaj, bo to jest technologia, a to jest... A to jest ukrywanie się, okej. Okay. A my w technologii tutaj mamy. Dobra, użyjmy terminalu, przejrzyj zlecenia. Brak wieści z ortowiska hakowanie. Zlecenie oficjalnie zamknięte. Okej. Okay. I drogi pamiętniku, wykaz zlecenie. No to tyle. I teraz się ubierzmy z powrotem. Uwielbiam tego typu rzeczy. To jest tak komiczne wręcz. Dobra, to zrobione. I porozmawiamy z Tuckerem. Looks like I'm not the only new face around here. What do I call you, stranger? Ten gość ma ze 30 parę lat. Chyba. Tak na moje oko. No 32 lata tak bym mu dał co najmniej. Ta matka się o niego tak... Ja myślałem, że to jest dziecko. Dosłownie, że to jest dziecko. Well? Kapitan Lipek. Welcome to Amber Heights, Captain. Call me Tucker. You here to join the Iconoclasts? Help us free this world? Tucker, jesteś synkiem Agnes z Gwiezdnej Zatoki? I am not a little boy. Haven't been one for decades, no matter what my mama wishes. I take it she's still looking for me? Had hoped she'd accept my decision. Chowała się, jakbyś był w niebezpieczeństwie. Prosiłabym cię uratował.
According to her, stepping foot outside of the house in broad daylight is too dangerous. My entire life, she crammed a fear of danger down my throat. Don't go play with friends. Mantasaurs will tear your arms off. Don't leave the city. Raptodons will spit acid on your face. Marauders can violate you. You'd fall in a sulfur pool. I stuck around way too long, ruled by her fears. I'm 42 years old, but she still sees me as a little boy in need of her protection. I won't stand for it, I tell you. Czyli nawet co lepsze, patrzcie, 42, a nie 35. I 32, tak jak zakładałem. I co zrobisz? Twoja mama nie przestanie wysyłać po ciebie ludzi. Stars, I don't know. My mama's a stubborn woman. She won't quit until I'm dead. That can be arranged. Felix Millstone, don't you dare. You know, that might just work. You go back and tell her you found my body beside the road, all mangled and tore up. If she believes me dead, she won't look for me no more. Też, żeby myślała, że zginąłeś, nie uważasz, że to wobec, niej okrutne. Właśnie to chciałem powiedzieć, że... Nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł. Uważam, że powinien z nią porozmawiać, tak? I opuścić dom po prostu na zasadzie rozmowy i wyjścia po prostu. I hate to think of her grieving, but it'll be good for her to move on. In the long run, you know? Albo się zabije. W takim razie potrzebuję dowodu na to, że to twoje zwłoki. Oh, right. I guess you could take my daddy's ring. I've worn it ever since he died. Mama would recognize it right away. You take this back to Stellar Bay. Tell my mama I died and you found that on my body. I know it'll be hard on her, but it's the only way. Czy ona się zabije, to nie wiem, czy to będzie najlepsze wyjście, ale... Ona była straszną paranoję wpadła, tak? Co moim zdaniem jest dużym minusem. To jak ona traktowała syna, no nie powinno się po prostu tak dziać, tak? To nie powinno tak wyglądać. W mojej opinii, więc... No nie, no ja mu pomogę dlatego, że uważam, że takie zamykanie i ograniczenie dziecka to jest zło. I miałem ostatnio dosyć sporą dyskusję, przy której naprawdę trafił mnie szlak i... Mnie jest naprawdę bardzo ciężko denerwować, ale wkurzyłem się na tyle, że po prostu stwierdziłem, o, bardzo dobrze pan siedzi, wie pan? Ej, patrzcie, mogę sobie otworzyć wytrychem. Ej. Ale ja, czy można okraść w ten sposób ludzi? Ej, niezłe. Wkurzyłem się na tyle, że po prostu wyszedłem z jednego Discorda, bo... znaczy, nie tak, że dosłownie wyszedłem, tylko po prostu wyłączyłem, bo tam są ludzie, z którymi ogólnie często piszę, ale chodzi o to, że właśnie rozbiło się wszystko o wychowanie dzieci i po prostu to, jak pewna osoba stwierdziła, że będzie ograniczyć swoje dziecko, ja stwierdziłem... Po pierwsze rzucałem argumentami, które były logiczne, ale nie. Po prostu zostałem całkowicie zlany. Stwierdziłem pierdziele, bo naprawdę bałem się, że kogoś zaraz wyzywam, a ja tego bardzo nie chcę robić. No i po prostu wyszedłem, tak? Dobra, pogadajmy z Ashem i zaraz może dokończę tę historię. Never seen you before. Jestem tu nowy. Take my advice. Move on. Get off world if you can. If you can't, get to the bay. I've been halfway around T1. Monarch, they call it now. Been around it twice. Stood at the hot pole and the cold. Nothing on this moon for nobody. There's a lot of heartbreak. A ciebie co tu sprowadza? It's pretty simple, kid. I sit at the bar, I drink, I mind my own business. That's it. A ciekawą zbroję się mam być szczery. Mówiłeś, że obszerujesz cały księżyc. Na pewno wiesz coś, czego nie wie nikt inny. The only thing I got to teach is get the fuck off T1. Or whatever they're calling it this week. Anybody with half a brain could tell you that. Look, you want to buy the drinks, I'll do my bit to keep you entertained. Just don't ask me to dance. Dam mu 20 bitów. Kup sobie jeszcze jedno. I can't repay no kindnesses now. All right, so... I reckon one of the most interesting places I've been is the Hot Pole. You know what that is? Mogę sprawić się domyślić. Najgorętsze miejsce na Monarchu to pewnie to znajdujące się najbliżej Olimpu. Exactly.
This moon ain't big enough to rotate. It's locked. One side always facing Olympus, the other always facing away. Olympus might not be a star, but it throws off ass loads of heat. Monarch's hot pole is the part that's closest to the gas giant. It's in the middle of this big mountain plateau. Volcano's so high, the peaks are in space. Patrz, dowiedzieliśmy się, że Olimp nie jest gwiazdą. Jestem ciekaw, czym on jest w takim razie. Jeśli nie ma tam powietrza, to jakim cudem przeżyłeś? O2 breathers. The heat from Olympus is worse, though. Close your eyes, you can see rays bursting through your eyeballs. Little streaks of light. The funny thing is, then in the middle there's just smooth rock. Circular-like. All the dust blown away. Pale gray with hair fine cracks all over. I don't know what I was thinking. Maybe I was lightheaded from the O2, but I felt like I had to take off the breather for a moment, put my ear to the ground. Właśnie ta percepcja, kurde, ta percepcja mnie trochę boli. Szkoda, że nie mogę tego jakoś podnieść, wiecie, już ostatecznie. No i? I wonder now if I imagined it. Trick of the air, the heat. It was at the edge of hearing, deep down, far off, irregular. Tap, 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 tap. Morse? Sound of a bird pecking out of a shell. To oznacza? Hell if I know. When there is a ground quake now, I hold my breath. Because I don't know if it's Olympus squeezing us for gravity, or wings getting stretched. Cierpienie, co ci się tu przytrafiło? A great many things. I'll tell you what. You want to listen to an old man ramble? It might be a job in it for you. I used to run with a squad of mercenaries here. Good folk. A fella named Lamont introduced me. Thing is, I ain't seen them in an age. Stands to reason they got themselves eight. Najemnicy czym się zajmowali? Mostly we protect the folk from the beasts here. If it spat, scratched, or stung, we'd kill it for you. So long as you had the bits. We split ways around the time this twice-fucked moon got abandoned. Thing is, I got myself some fond memories. We had some keepsakes of ours we kept in a lockbox. And I've been thinking about seeing it found. Chcesz odzyskać pamiątki? Czyli co, zdjęcia, czy... Thereabouts. A jeśli jednak żyją? Thereabouts. Proszę. I'll be glad for it, but I ain't stupid. This planet tends to get people killed. I just want some closure. Nie będę go pytał o jego własne poszukiwania, bo... Po prostu może on nie chce też tego, jakby przecierpiał już sporo, więc może on sam nie chce już tego szukać. Załatwione, jedna kazetka na wynos. Appreciate it, kid. I'll mark an outpost on your map. You spend a lot of time out there. Might be a good place to start. Here's a key for the door. Strasznie mi wszystko zaczęło swędzić podczas tej rozmowy, nie wiem dlaczego. Dobra, tutaj mam jeszcze właśnie amunicję, klasyk. Patrzmy tutaj właśnie, więcej tych pancerzy. O, jest pancerz, który chciałem kupić. Dla jednego z naszych. I to jest zestaw łowcy. 400 by mogę kupić, drogo. O, to jest. Krytyczne, o, fajne. Strasznie drogie, więc nie będę tego kupował. Natomiast co mogę sprzedać tutaj, jeśli mam cokolwiek? Chyba nic nie mogę sprzedać, no, więc to zostawię. Ale mogę Felixowi teraz dać lepszy pancerz. Znacznie lepszy pancerz, bo to ma 57, chyba to jest nawet lepszy niż mój, bo ja mam chyba 53, nie? No. No, ale to ja sobie swój ulepszę tam. Za jakieś grosze. Tutaj Parvali ma trochę lepszy. Dobra, okej, okay, to na razie tyle. Idziemy dalej. Powiem wam, że strasznie, muzyka to jest tak depresyjna. Ale tak mi się to podoba. Jest absolutnie cudowna. A, to już Bronsona, czyli można się tutaj dostać w inny sposób. Tylko, że widzę, że to jest jeden z rewolucjonistów, tak niespecjalnie dam radę. Łatwo się tam przedrzeć, ale to ja mam jakiś dziennik. Biur przepisów. Ręcznie spisane przepisy, jeden wyróżni się spośród reszty. Raptidonowe mózgi. Wyczyścić i ugotować mózgi. Wysuszyć najlepiej pod drzewem zarodnikowym. Doprawić cukrem. Gałką nieszkatułową, CK i papryką.
I szkatułą, dobrze przeczytałem. A błyskałka mu szkatułowa i tak się zastanawiam, czy to na pewno to. Ugotować i przecedzić chochlę krwi Terola. Zostawić mózgi na wyważę na noc. Gotować przez 10-15 minut na małym ogniu. Okej. Okay. Nie mam pytań. Oryginalny przepis. Dobra. I to chyba na razie tyle, jeśli chodzi o to miejsce. A powiem wam, że niesamowicie przybijający po prostu klimat. I o czym ja to mówiłem? Mówiłem o tym wychowywaniu dzieci. Po prostu strasznie się... Dobra, oni tam gadają. Everybody here looks wore out. Is it just me? Na razie oni już tam nam nic więcej nie powiedzą, w sensie i Parvati i Felix. Powiem wam, że strasznie się z tymi ludźmi chciałem pożreć, bo miałem naprawdę duży ból dupy o to, jakie rzeczy tam były powiedziane, czyli jak ja dorwę chłopaka, który będzie się dopiero do mojej córki, jeśli mi się urodzi córka, to ja już mu tam zrobię, no po prostu... Po prostu no... Taką patologią to wszystko zawiało dla mnie, że... No nie, bo na przykład nie pozwolę mojemu dziecku grać w Fortnite. Kuźwa, ja mam naprawdę ból straszny o to, że ludzie nie rozumieją różnicy pomiędzy problemem społeczności, a problemem gry. Tak, czyli nie rozumieją, że to społeczność jest winna temu, co się dzieje, a nie sama gra, więc... Samo gadanie, że Fortnite to gówno. Już o tym zrobiłem film, ale cały czas mam o to ból tyłka straszny. Bo jeszcze o tyle, o ile można stwierdzić to w wypadku Fallouta 76, który po prostu ma dużo problemów natury czysto technicznej, tak? Czy PR-owej, gdzie oni odwalają po prostu totalny syf. Znaczy, mówię tutaj o Bethesdzie. Tak. Tak, nie rozumiem dlaczego mielibyśmy nawalać na Fortnite'a. To jest to samo, co już mówiłem zresztą w tamtym filmie. Było z CS-em, było z LOL-em, było z Minecraft'em. To wszystko jest to samo. Historia się tak bardzo powtarza, a ludzie są po prostu ślepi. Będę miał o to pół tyłka i będę miał jeszcze milion razy pewnie to powtórzę w swoich filmach, ale no nie, po prostu... Następna gra, mogę wam powiedzieć jedną rzecz na pewno. O, tam jest ktoś, kogo jeszcze nie znamy. Mogę wam jedną rzecz powiedzieć na pewno. Kolejna osoba, która... Must be MSI's work. They got a knack for burning bridges. O, MGG to zrobiło. Nieźle, dobrze wiedzieć. Kolejna gra, która będzie popularna, też będzie obrywała tym samym, dosłownie tym samym. Tylko dlatego, bo przyciąga osoby młode, które są często źle wychowane, ale to jest coś, czego nie unikniemy. Właśnie. Tak. Brawo, Lipku. Ja tu jestem chyba trochę ślepy, bo nie widzę nigdzie tych min. Może to były... Tu jest jedna. Ten jeszcze zobaczyłem, ale pozostały... Za żadne skarby nie mogłem tam zauważyć. Zadam jeszcze tę modliszankę. No, i ktoś mi powie, ej Lipku, ale ty nie masz dzieci, więc jak możesz oceniać czyjeś tam podejście, tak? Dlatego, że chociażby widziałem, jak niektórzy wychowują dzieci, to raz. A sam byłem wychowywany w zupełnie inny sposób, miałem bardzo dużo wolności, jeśli chodzi o podejście do życia i to, co chcę robić. Zresztą to widać teraz po tym, co robię, tak? Czyli ja sobie wybrałem, że chcę robić YouTube i robię YouTube, tak? Wbrew wszystkiemu, wbrew temu, że mi nie idzie. Robię to, bo chcę. I właśnie tej wolności dzieciakom po prostu często brakuje. Okej, okay, jest różnica między wychowaniem bezstresowym a dawaniem wolności, bo to są dwie zupełnie różne rzeczy. Bo wychowywanie bezstresowe jest... Może być błędem po prostu, tak? Może być po prostu najzwyczajniej w świecie błędem. Tam jest jeszcze jeden strażnik. Cholera, nie trafiłem. Nie trafiłem, naprawdę? Kurde, ślepy jestem. Więc... Uważam, że jest duża różnica pomiędzy wychowaniem bezstresowym, a...
humidity. Look, I didn't mean what I said about your outfit. It's very fashionable, I swear. Mam wrażenie, że gdzieś to jeszcze. Blowing up a piece of monarch. I want in. Mam wrażenie, że gdzieś to jeszcze był jeden gość, co najmniej. Ale to zaraz zobaczymy. Na razie chciałbym się tutaj rozejrzeć przede wszystkim. Właśnie. Okej, dostał. Kanid leży. Gość chyba też już powinien być martwy teraz. Dokładnie. Więc nie, ja się po prostu nie zgadzam z ograniczeniem dziecku wolności do na przykład grania w gry, czy ogółem takie bardzo strictest. O, chyba znalazłem jakąś zarąbistą snajperkę, właśnie widzę. Karabinek szturmowy to jest. To jest. Czekajcie, pojemność magazynku 6, czyli to jest snajperka, ale ona jest słabsza od. Nie, jest trochę lepsza od naszej. No ale nie ma tych wszystkich modyfikacji. Dobra, może ją kiedyś ogarniemy. Na razie będę sobie tutaj wrzucił do ekwipunku jako broń zapasową. Gdzieś tam, z tyłu głowy będę ją miał. W każdym razie, takie chore wręcz ograniczenie dziecku dostępu do gier, czy do czego uważam, że jest błędem i właśnie wyrzuciło mi grę. Well, więc widzimy się, moi drodzy, za chwilkę, bo pewnie będę musiał nadrobić spory kawał, jako że niestety nie robiłem zapisu od dłuższego czasu. I powrócimy jeszcze do samej dyskusji, bo myślę, że będę mógł sobie tutaj troszeczkę bardziej nad tym pomyśleć. Dobra, moi drodzy, i wracamy. Już po dłuższej chwili. Tak jak mówiłem, musiałem tutaj troszkę nadrobić. Tam jest jakieś wejście. Czy my tutaj już w ogóle byliśmy kiedykolwiek? Tak, byliśmy z drugiej strony w sumie. O, proszę bardzo, nie można tutaj pójść normalnie. W sensie, nie można tutaj się przeteleportować, póki są tutaj wrogowie. W sensie, są tutaj w laboratorium i możemy ich nawet zobaczyć, jak widzieć na mapie. No, tylko gdzieś tutaj wydawało mi się, że jeszcze jednego typka zabiłem. O, jest, proszę bardzo. Tak, właśnie. Rzeczy z niego. W każdym razie, do czego dążyłem, to, że ograniczanie po prostu dziecku dostępu do jakiejś rozrywki jest błędem. Okej, okay? Pilnowanie tego, żeby nie było otyłe, czy coś, jak najbardziej na plus. O, jaka fajna maszyna. Ciekawe, do czego to testuje. O, proszę bardzo, tutaj na przykład potrzeba setki hakowania albo karty magnetycznej terminalu. Więc uważam, że takie ograniczenie dziecku na przykład możesz spędzić ileś tam na przykład godzinę na komputerze. Co to dziecko ma robić, jeśli już na przykład odrobi lekcję i prawda, nie wiem, wyjdzie na dwór na chwilę. Tym bardziej, okej, w Polsce ktoś mi powie, że tak, jest tyle zajęć i tak dalej. To się powoli zmienia i mam wrażenie, że w Polsce też nawet powoli zaczyna być coraz mniejsza ilość zajęć wprowadzana. I te dzieci mają dużo wolnego czasu. Dlaczego temu dziecku nie dać rozwijać jakiejś tam swojej pasji, jeśli to właśnie gry komputerowe będą jego pasją, że tam może dzięki nim właśnie odnajdzie inną pasję? Ja uważam, że po prostu takie ograniczenie to jest głupota. To jest czysta głupota i krzywdzenie dziecka. Więc... Cóż, to jest moja opinia od osoby, która przez pół życia, prawda, miała dosyć dużo wolności pod tym kątem. A jednak wyszedłem na osobę, która lubi się uczyć, która uczy się dużo. Chociaż nie mam życia społecznego, ale to już jest moja jakby osobista rzecz, bo tak naprawdę teraz życie socjalne się ogarnia na zasadzie idziemy sobie pograć w Fortnite'a o 17 czy coś, tak? Zwalmy tego gościa. Okej. Okay. Więc uważam, że może być, że to nie jest kwestia tego, jak się dziecko do końca wychowuje, czy się mu ogranicza coś, czy nie. Znaczy, okej, to też siedzi w genetyce i tak dalej, ktoś mi powie. I to się zgodzę, ale... Ale uważam, że ograniczenie takie totalne dziecka jest po prostu złe. Przede wszystkim myślę, że to wynika z tego, że jestem osobą, która jednak... bazuje na błędach swojego rodzica i po prostu nie chce ich popełnić. Ale też doceniam rzeczy, które zostały zrobione dobrze i uważam, że akurat dawanie wolności dziecku, rozwoju i tak dalej, to jest rzecz, która jest jak najbardziej pozytywna. Do pewnego stopnia oczywiście, żeby nie przesadzić, nie zrobić sobie takiego bąbelka z matką chodzącego i wrzeszczącego. Bo rozwyczajenie dziecka też jest złą rzeczą. Mówię, wolność też... Kurczę, tutaj słowo wolność może być bardzo źle postrzegane, bo... Każdy je zinterpretuje inaczej. To jest też rzecz, na którą musiałbym pomyśleć, żeby się wypowiedzieć bardziej, jakby szerzej spektrum. Natomiast nie przedłużając, gdzieś tutaj właśnie kogoś wysadzili. Chyba to był ten jeden naukowiec na dole. Właśnie mam chyba teraz tę kartę, której potrzebowaliśmy. Mam jeszcze trochę bitów, w ogóle sporo bitów tutaj leży, więc same plusy. Jeszcze więcej zbierzmy rzeczy. Pyk, pyk, pyk.
Okej. Okay. Więcej jagodzianek jakiś. Coś jeszcze, bo gdzieś tutaj słyszałem komputer chodzący, wydaje mi się. Miałem wrażenie, że gdzieś tutaj terminal mogę przeczytać, ale wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że mi się wydawało tylko tak. Nie wiem, jak to bezsensownie brzmi. To jest jeszcze jakaś szafka. O, jest terminal rzeczywiście. Aż nie w tym miejscu, w którym zakładałem. Można otworzyć toaletę. Coś w toalecie? Nie, pusto. Więc lecimy do terminalu. Trzechstronne zaopatrzenie wojskowe. Niniejszy terminal może być użytkowany wyłącznie przez personel WZW posiadający uprawnienie A-237. Jeśli czytasz to bez uprawnienia A-237, zgłoś się do swojego przełożonego w celu natychmiastowego rozwiązania umowy i wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, które może obejmować m.in. grzywny w wysokości do 100 000 bitów, zatrzymanie w autoryzowanym zakładzie karnym WZW na okres do 136 miesięcy, przymusowy udział w seminariach dotyczących zasad i wartości firmy, uchylenie prawa dostępu do patio firmy lub toalet. To jest patio, nie wiem do końca. Wyniki badań. Nazwa projektu Lorem Ipsum. W trakcie realizacji uprawnienie A-237 wymagane. Cel projektu Lorem Ipsum jest... Celem projektu Lorem Ipsum jest stworzenie skutecznego, przeważnie nieśmiercionośnego gazu do kontroli wzburzonego, szalejącego lub przesadnie licznego tłumu. Bogate złoża siarki na Monarchu sprawiają, że jest on głównym celem testów i eksperymentów. Wstępne wyniki wyglądają obiecująco, aczkolwiek wymagane są dalsze badania. WZW wypiera się posiadania jakiejkolwiek wiedzy na temat Lorem Ipsum oraz odpowiedzialności z tym związanej. Wszelkie dane zawarte w tym raporcie są informacjami zastrzeżonymi przez WZW. To jest taki paradoks, zauważcie. I takie czasem takie kruczki prawne istnieją, co jest głupie. Polityczne zewnętrzne nośni, okej. Okay. Do katalogu głównego. Inne nazwy projektu. Nazwa użytkownika Powell J. Okej. Okay. Skoro Valdez ma obiekcje co do obecnej nazwy projektu, to ciekawe, czy te jej się spodobają. JP. Wścieknie się... JP, nie, to jest pod... Jest okej. Okay. Wścieknie się, jak znajdzie tę listę, a nie ma zamiaru się kryć. Lepiej ją dobrze ukryj. I cię kryć. Lepiej ją dobrze ukryj. NS. Grzmotoziom. Jajeczna zagłada. Rada z kunksów. Walczy ją Waldes. Chce podwyżki. O, piękne. Wiadomości. Od Sanders N. Panu Waldes. Chciałem tylko przypomnieć, że laboratorium jest gotowe. Znaleźliśmy odpowiednie złoże siarki i już kompletujemy dane, ale w tym miejscu okropnie cuchnie. Jedynym autochtonem, z którym musieliśmy nawiązać kontakt, jest szefowa podświatła w Roztoce. Autochtonem, dobrze przeczytałem, okej. Okay. Wybaczcie, się zastanawiam nad tym słowem. Nie zadaję pytań, ale jestem prawie pewien, że nas skantuje, a do tego wszyscy się pochorowali od przeterminowanych cystokąsów. Od Valdes R. Sanders, powinno cuchnąć, właśnie o to chodzi. I nie obchodzi mnie, ile sobie liczy podświatło, o ile dzięki temu możecie pracować w spokoju. Gdyby wszystko się wydarzyło, resztę życia spędzilibyśmy na seminariach reedukacyjnych firmy. Gdyby wszystko się wydało, jest jak powiedziałem, wydarzyło. Nie kontaktuj się ze mną, dopóki nie opracujecie skutecznej formuły. Jak to zrobicie, to wraz z resztą szczurów laboratoryjnych będziecie mogli przybyć do Bizancjum i spędzić resztę życia na wycinaniu żeberek czy czekokrów. A czekokrowy. Aż zgłodniałem. Od Valdes R. I wymyśl jakąś lepszą nazwę dla tego projektu. Coś krzykliwego i chwytliwego, a przy tym wystarczająco poważnego dla reszty zarządu. Może Grunwald albo Groźny Płomień. Mam już dość tego, że szef mnie ciągle pyta, dlaczego zostawiam puste miejsca w moich raportach. Wróć do katalogu głównego. Przepraszam, nie tak. No i wyjdź, okej. Okay. Czyli to wszystko. Okej, okay, czyli dowiedzieliśmy się o tej działalności nielegalnej przy okazji już. Spoko, zrobiliśmy zupełnie inną misję. Ale tak jak mówię, ja staram się lecieć po kolei z tym wszystkim. No i tutaj mamy wyjście na dach, na którym czegoś nie zebrałem jeszcze. A tam wyżej chyba raczej dostępu nie ma. Okej. Okay. Weźmy jeszcze, bo chyba nie wszystko sprawdziłem na dole, czyż nie? Nie mylę może. Może i zebrałem wszystko. No nic, mniejsza. Jakby temat też już mi się dokończyłem i widzę, że powoli chyba będziemy się już żegnali, moi drodzy. A właśnie, a miałem kartę, halo, to właśnie mi się przypomniało. Ja miałem kartę tutaj do pewnego miejsca. I ono było... Właśnie, ten terminal tutaj był. Okej, okay, jest. Niniejszy terminal może być użytkowany wyłącznie przez personel WZW posiadający uprawnienie S564. Jeśli czas sobie wszczęcie postępowania, które... grzywny 100 000 bitów, zatrzymanie w autoryzowanym zakładzie karnym WZW na okres 349 miesięcy, ja pierdzielę. 30 lat praktycznie.
No, prawie że. List od przewodniczącego Rockwella. W rzeczywistości autorem listu nie będzie przewodniczący Rockwell. Stanowi on jednak przybliżenie stylu i słownictwa przewodniczącego z dokładnością co do 99,8%, dlatego tak i tak powinno być ci wstyd. Ja pierdziele, genialne. W którym wyraża on swoje skrajne rozczarowanie. Wyniki badań. Pomimo udanych prób zarządu, zarząd postanowił wstrzymać pracę nad projektem To nie zabawka, WZW. Kupił się zamiast tego na projektach mających szersze pole rażenia, które umożliwią kontrolę tłumu na większą skalę. Uwaga! Zanim ktoś zapyta, nie oznacza to, że zamierzam zezwolić na używanie pistoletu. Dalej będzie niedostępny. NS. Okej. Okay. Plan gotowy prawie. To nie zabawka. Wpis badawczy 14. Pierwsze wyniki są bardzo obiecujące. Udało nam się zwiększyć napięcie powierzchniowe mazi, co umożliwia bardziej kontrolowaną i łatwiejszą do przewidzenia aplikację tej substancji. Zarząd oczekuje jednak bardziej chwytliwej nazwy. Uwaga, mówiłem Powellowi, że nie nazwiemy projektu lepkie cząstki, ale on odmawia używania jakiejkolwiek innej nazwy. Taka nazwa to nawet nie ma nawet logicznego sensu. Cząsteczki mazi praktycznie nie mają tarcia. Wpis badawczy 57. Powell i Astity zaczęli się interesować projektem. Niby to dobrze, ale ich próby skupiają się na pokrywaniu różnych trudno dostępnych powierzchni mazią i rzucaniu w nie drogim sprzętem. Będziemy musieli o tym porozmawiać. Wpis badawczy 58. Ktoś napełnił mazią moją szufladę z bielizną. Mam pewne podejrzenia. Wpis naukowy 143. Cassidy użyła wczoraj pistoletu maziowego w czasie biurowej rozgrywki w paintballa. Niby zrobiła to przez pomyłkę, ale już taka... To już taka trzecia pomyłka. Jezu, coś mi się język tłumaczy z jej strony. A do tego pokryła tą substancją panel kontrolny drzwi. Od tamtego czasu ciągle mamy z nimi problemy. Wiecie, jak ciężko pozbyć się mazi? Cassidy nie wie, bo za każdym razem, gdy wyciągam rękawice lateksowe i rozpuszczalnik, nagle przypomina się jej, że akurat ma coś do zrobienia. Koniec tego, zamykam ten cholerny pistolet pod kluczem. Wróćmy do katalogu głównego, jeszcze mamy odbloki pojemnik z pistoletem maziowym. Nie zdjąłem tego, prawda? Nie zdjąłem tego, oczywiście. To wylypek. Dziękuję. Odpowiedź na poniższe pytania, aby potwierdzić swoje uprawnienia specjalisty zabezpieczeń wszechstronnego zaopatrzenia wojskowego. Uczestniczy w spotkaniu firmowym w siedzibie kierownictwa w Bizancjum, gdy budynek zostaje nawet zaatakowany przez nikczemnych wywrotowców. Jakie są twoje priorytety? Broń przewodniczącego, oczywiście. Pytanie 2. Przeglądasz towary w jednym z naszych wielu mega outletów bezpieczeństwa osobistego WZW, podziwiając przy tym bogaty wybór wyposażenia pozwalającego zachować zgodność z przepisami, gdy nagle podchodzi do ciebie jakaś obca osoba. Człowiek ten wygłasza niegrzeczny komentarz, który można zinterpretować jako niebezpieczną obrazę przewodniczącego Rockwella. Nie bezpośrednio, przepraszam. Co robisz? Rugasz go od stóp do głów, aby bronić honoru przewodniczącego. Takie oczywiste. Prowadzicie z małżonką zdrowe i wypełnione miłością życie, gdy pewnego dnia odkrywa, że czytała ona zakazane historyjki waszym dzieciom. Co robisz? Aresztujesz... A małżonkę atakujesz. Aresztujesz małżonkę i wysyłasz swoje dzieci na obowiązkową reedukację. Użycie priorytetowej broni do kontroli tłumów MZ-009 zostało zatwierdzone. Przypomnienie, w przypadku użycia broni w zamkniętym pomieszczeniu wszelkie opłaty związane z czyszczeniem zostaną potrącone z wypłaty osoby odpowiedzialnej. Miłego dnia. Mamy to. I to było to coś ciekawego. Myślałem, że to jakaś maszyna, a tu się okazuje, że to jest broń. Znaczy, poniekąd to jest maszyna. I jest to rzeczywiście broń naukowa. Ciekawe. Chcę sobie sprawdzić ją. Wow, okej. Już wiem, komu to dam. W tym momencie już wiem, komu to dam, moi drodzy. To Felix, masz nową zabawkę. Baw się, chłopie. Dobra, moi drodzy, ale to było na razie na tyle. Mamy kolejną broń naukową. Nie wiem, czy to była misja, czy nie. Mam wrażenie, że tak. Bo... Mam wrażenie, że to była jedna z misji, ale mogę się mylić. W każdym razie w kolejnym odcinku już pójdziemy robić kolejne misje, gdyż też mamy dosyć sporo do zrobienia, ale podoba mi się te terminale, te odpowiedzi. Po prostu czuję się, jakbym czytał znowu rok 1984 Orwella. W każdym razie, nie przedłużając, dziękuję wam za oglądanie. Zostawcie suba, dajcie lajka, wpadnijcie na Discorda, bo czego was serdecznie zachęcam. Zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka liczy się do rozwoju kanału, a tymczasem do zobaczenia już w kolejnym odcinku i na razie.